Witam Was serdecznie, kochani grzybnięci, na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy niedzielę, 18 lipca, moje urodziny, także trzymajcie za mnie kciuki. Może las będzie dla mnie dzisiaj łaskawy i uda się trochę więcej grzybów namierzyć. Jestem w Grzybnie, pod Kartuzami. Tutaj 20 lat temu uczyłem się, 20, 30 lat temu uczyłem się rozpoznawać pierwsze grzyby. Także zapraszam na film. Myślę, że uda się dzisiaj spotkać jakieś usiadkowane, a może koźlarze w końcu, bo tak za nimi tęsknię. Także trzymajcie kciuki, zapraszam na film. Zaczynamy! I zobaczcie, mamy dzisiaj pierwszego borowika, schowany tutaj przy pniu pod ziemią. Ledwo wystaje, nie wiem jak go dojrzałem, gdzieś z odległości 3 metrów. Tutaj widać pod spodem trzon, a tu tak bokiem rośnie. Oczywiście nie zbieram dzisiaj borowików. Tylko cieszę oczy i idę dalej. Chyba drugi obok rośnie. O, widzicie? Dobra, ruszamy dalej. I trafił się pierwszy gołąbek zielonawo-fioletowy. Na chwilę obecną mało jest tych grzybów oprócz tych kilku borowików z początku. Nie widzę innych. Teraz ten gołąbek. W lesie sucho, ale w sumie dopiero zaczynam. Także jestem dobrej myśli. Idziemy dalej. I mamy kolejnego gołąbka. Tutaj, jak możecie zobaczyć. Ale chodźcie dalej ze mną. Teraz będzie petarda. Coś w tej głowie jeszcze zostało z młodzieńczych lat. Latałem tu w wieku 7, 6. Zresztą wiadomo, z rodzicami. O, mój pierwszy w tym roku koźlarz grabowy. Zobaczcie, jak wygląda. On dla mnie jest taki charakterystyczny, bo ma takie jakby jamki na kapeluszu. Ja dzisiaj grzybków nie zbieram. Nawet koźlarze zostawiam. Fajnie, że mogłem je znaleźć, ale musicie iść ze mną dalej, bo teraz co Wam pokażę. Zobaczcie tutaj. Moja ręka, kapelusz, już taki przechylony. To jeszcze nie wszystko. Chodźcie. Zobaczcie tego. Ten jest przepiękny. Wiadomo, że tutaj jest jakiś muchomorek. Wiadomo, że te grzyby kuszą i człowiek by chciał je sprawdzić, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że nie ma najmniejszego sensu, skoro z 5 różnych miejsc grzyby borowiki usiadkowane wszędzie były robaczywe, u mnie w 99%, no to nagle te borowiki tutaj będą zdrowe. Zobaczcie, kolejny. Ten taki zjedzony przez żuczki. O, no totalne sito. No i warto takie grzyby zabierać do domu potem, żeby w domu je wyrzucić do śmieci. Tutaj niech zostają, niech się rozsiewają. Popatrzcie sobie na nie, zróbcie zdjęcie, ale zostawcie je. Patrzcie teraz tutaj. Kolejny koźlarz grabowy. Tak mi się wydaje, a może i prawdziwek. Znaczy borowik usiadkowany. Nie będę go wyrywał. Chodźcie dalej, patrzcie tutaj. Tu były takie 3. No przecież jakby to był taki okres już późno sierpniowy. Początek września. No to te grzyby mogłyby być zdrowe. To już takim czymś człowiek zapełniłby pół kosza. Patrzcie tutaj dalej. Taki. Tutaj kolejny przechylony. Zobaczcie, ile ich tu było. Tutaj kolejny. Ale nie warto zbierać. No szkoda. Niech mówię, niech się rozsiewają. A ten chyba najpiękniejszy obecnie. Dobra, ruszam dalej. I tutaj w krzakach nieopodal z kraju lasu rośnie sobie kolejny borowik usiadkowany. Cieszy oczy. Generalnie to zszedą pokórki. A jak zszedą pokórki, to w odległości zobaczyłem właśnie go. A tu zobaczcie. Piękne pieprzniki. Już takie wyrośnięte. Śliczne. Dobra, ruszam dalej. No i pierwszy dzisiaj muchomor czerwieniejący.
smaczny grzyb jadalny, charakterystyczne przebarwienia. A ja znowu, zobaczcie, góry, doliny, no ale jakiś efekt to daje i dzisiaj grzyby są. Na razie sprawdzam pierwsze miejsce, docelowo będę w trzech. Idę dalej. Jestem gdzieś niedaleko drogi, bo słyszę przejeżdżające samochody i widziałem tą polankę z daleka. Mówię, sprawdzę, bo rosły tam zawsze koźlarze grabowe. Idąc na tą miejscówkę, zobaczcie, jakie piękne. Śliczne. Można się w nich zakochać. Zostają sobie w lesie. Kochani grzybnięci, to co teraz za chwilę wam pokażę, to przerosło moje najśmielsze oczekiwania, aczkolwiek w młodości pamiętam, że w tym miejscu właśnie było podobnie za moimi plecami. Na przestrzeni być może 15 metrów naliczyłem około 60 koźlarzy grabowych, także jestem zadowolony, zaraz wam to pokażę. No i zapraszam, bo widok jest niesamowity i są bardzo piękne. Fajnie. Jakby dobrze policzyć, to może i nawet tych koźlarzy tutaj by było więcej. Zobaczcie, są takie malutkie. Zobaczcie teraz tu kolejne dwa. Tutaj cała rodzina jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyżej jest 5, 6, 7. Idziemy dalej. Nawet w takiej fazie. Tu jest kolejny. Chodźcie dalej, patrzcie tutaj. Raz, kolejne 4. Patrzcie dalej. Kolejne 2. W takiej fazie malutkiej. Taki tutaj piękny. Idziemy dalej. Zobaczcie tu. 3 piękne obok siebie. Patrzcie teraz tu. 1, 2, 3, 4, 5. Zobaczcie. 6, 7, 8, 9. Kolejny. Gdzie nie spojrzysz, koźlarz grabowy. Kolejne pochowane, malutkie, duże, średnie. Zobaczcie. Idziemy dalej, nie wiem, już może z 20-30 ich było. Chodźcie dalej, patrzcie. Kolejne. I 2 następne. W takiej fazie z pięknym brązowym kapeluszem schowany. Chodźcie. Trzeba uważać, żeby ich tutaj nie zdeptać. I mamy raz kolejnego. Tutaj kolejne 2. Tu mamy chyba 5 w jednym miejscu. Tutaj w krzakach 2. Tutaj w krzakach 3, 5. Tutaj 4. 9. Tutaj 4 kolejne. 13. Tutaj mamy 14. 15. Kolejne 5. 20. 21. 22. 23. No w obrębie 3 metrów 25 sztuk. Powiem wam szczerze, że przecudowny to jest widok. Można się zakochać. No na zdjęciu z 10 teraz koźlarzy. Super. I zostają w lesie, także powodzenia w szukaniu. W grzybnie zostawiłem około 60 koźlarzy. O, chodźcie dalej jeszcze. Tutaj malutki. No mówię, może i nawet więcej, gdyby tak człowiek zabrał je i policzył. Takie nawet w odległości. No coś pięknego. Dobra, idę dalej. Zawsze oglądałem go w atlasie i nie mogłem wyjść z podziwu, jak matka natura potrafi cudeńka tworzyć. O, teraz wam utworzę. O, tutaj jest szyszkowiec uskowaty. Zobaczcie, jak wygląda. Przecudownie. Takie ma charakterystyczne łatki, cętki. Teraz do niego dojdziemy. Pokażę wam kapelusz. Ale super, jestem przeszczęśliwy. Jest tak, jak wędkarz złowi dużą rybę, a grzybiarz piękny okaz albo wyjątkowy. To właśnie znalazłem taki wyjątkowy okaz. Jest prześliczny. Mogę na niego patrzeć w nieskończoność. Poczytajcie sobie. Szyszkowiec łuskowaty. Kurczę, mogłem z samochodu zabrać
siatkę, to pozbierałbym trochę tych butelek. Nie pomyślałem. Niejednokrotnie zabieram. Zobaczcie. Taki syf tutaj dookoła. Ktoś zostawił butelki, siatki, a pośród tego wszystkiego rosną te grzyby. Na tym wszystkim. Patrzą na to, co człowiek im wyprawia z domem. Jak nie szanuje tej przyrody. Butelki po lekach. Oczywiście po alkoholu. No bo ciężko do lasu. Ciężko z lasu wynieść pustą. Masakra. Kolejny koźlerz grabowy. No jestem przerażony tym, co ludzie robią dla lasu. Jak go niszczą. Idę dalej. No trochę mi się głos złamał. Bo mnie wkurza to wszystko. Naprawdę tak wypierdzielać do lasu wszystko. Teraz też opony. Ciężko komuś zutylizować. Zapłacić 10 zł za utylizację. Lepiej ciach kuźwa do lasu. No bo tak łatwiej. Co my tutaj mamy? Kolejne przy samej drodze. Grabówki. Tutaj jeden, a zobaczcie, tutaj borowiki były, dwie sztuki, tu jest jedna i tu jest druga. No sporo dzisiaj grzybów, fajnie, że w końcu odpaliłem i mogę wam je pokazać. Natomiast ze zdrowotnością tych grzybów, tych usiatkowanych, to pozostawiam wiele do życzenia. Chodźcie dalej, zobaczcie, jakie grabowe. Spokojnie bym się tu pokręcił, to i 100 sztuk by człowiek znalazł. Ale ich nie zbieram. Jakoś mi wystarczy, że po prostu je sobie dzisiaj oglądam. Nie mam ciśnienia. Poczekam sobie na sierpień, wrzesień. Wtedy koszyk będę zapełniał borowikami. A te grzybki niech sobie zostają. Ważne, że je namierzyłem. Dobra, idziemy dalej. Gdzie nie spojrzysz tutaj akurat w tym miejscu, to koźlarze grabowe. Tutaj w prawym górnym rogu, w lewym dolnym. Teraz tutaj kolejne dwa. W oddali je widać, zobaczcie. Cyk. Tam daleko też. No wszędzie są te grabówki tutaj. Fajnie, no mówię, poprzednie lata to były dla mnie takie posuchy pod kątem grabowych, że masakra. A teraz, dzisiaj, no zobaczcie. Kolejne dwa. No, podpasowało im w tym roku coś tutaj. Fajnie. Dobra, ruszam dalej. Zobaczcie, zbytnio wymagające to szukanie nie jest. Idę sobie główną ścieżką, a tu cyk. Jaki ładny. A tu cyk. Kolejne dwa. Tutaj jakie. Ciekawe, jaka zdrowotność tych koźlarzy, ale myślę, że te małe, młode owocniki to pewnie zdrowe. O, zobaczcie teraz sobie tutaj, jak pochowane. A to jest prawdziwek, przepraszam. To jest boletus. I tam też dalej jest prawdziwek. Widzicie? One bardzo są podobne do tych koźlarzy. Z kolei tutaj koźlarze. Ale tu, jeszcze wam pokażę tą gąbkę. Borowik. I tu też. Idziemy dalej. Nie no, kochani, trafiłem do jakiegoś koźlarzowo-grabowego raju, bo to, co się tutaj dzieje, to jest niesamowite. No łącznie może tych koźlarzy grabowych spotkałem teraz z 200 sztuk. No już ciężko liczyć, no. One są po prostu wszędzie. To chyba na te urodziny po prostu. Masakra. Ale wyprosiłem. Lesie, kochany, nie przesadzasz? O, no nie, nie, no nie mogę. Nie mogę wyjść z podziwu. No. Tysiące zaraz. Zaraz jakbym się okrył. Chodźcie dalej, no nie no. Masakra. Jeszcze wam pokażę teraz tutaj. Ojejku. Tutaj 4. No Boże Święty, gdzie nie spojrzysz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No zobaczcie. O losie. Malutki. W takiej fazie. Ale tutaj gołąbek. Ula la, panie. Tutaj drugi. O,
Ktoś z butów wyskoczył z wrażenia, jak zobaczył te koźlarze. Kolejne. Co ja mam powiedzieć? Chodźcie. No niektóre to takie prześliczne, że ciężko stąd się ruszyć. A zobaczcie. Idę po prostu i to już nie szukanie, to jest po prostu spotykanie. O, fajnie, fajnie. O, chodźcie. Proszę bardzo. Jak pięknie oświetlone z daleka. No taki lasek. Dobra, szukam borowików. No chciałbym już się stąd ruszyć, ale te grzyby mi nie pozwalają, no bo tak to pięknie wygląda. Nie wiem, czy to na filmie będzie tak widać. No chyba nie skłamię, jak powiem, że jeszcze trochę dalej pójdę i dalej będą... No wszędzie, gdzie spojrzę, to są te koźlarze, patrzcie. Ale ktoś jak zobaczy, że ja nie zbieram, to powie, że zwariowałem. Patrzcie daleko. No wszędzie. Duże, średnie, małe, malutkie. Super. Chodźcie. Pokażemy jakiegoś. O, tutaj patrzcie, jakie fajne. Dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, dwie kurki. Trzeba uważać, żeby nie zdeptać. 16, 17, 18, 19, 20. Chyba stąd nie wyjdę. No przecudowne, przecudowny prezent. Dziękuję pięknie. No patrzcie, jakie cudeńka. Ale śliczne. Zobaczcie. No przecież to można się zakochać w tych grzybach. Kolejne dwa. Super, no nigdy. To jest mój rekord. To jest mój, proszę Państwa, rekord. Zaraz tutaj się tym rekordem będę upajał. Natomiast to jest mój rekord pod względem koźlarzy grabowych, nigdy w życiu tyle nie znalazłem. I pewnie długo jeszcze w przyszłości będę szukał, żeby pobić taki rekord. Dobra, ruszam dalej, idę stąd. Uciekam, bo nie wyjdę. Już sobie poszedłem stamtąd, bo no nie można było oczu odwrócić od tych koźlarzy. Idę na drugą stronę, patrzę. Dalej koźlarze grabowe. Ja nie narzekam. Jestem szczęśliwy, także dziękuję bardzo. No teraz tutaj patrzcie, jakie piękne łebki. Także jak chcecie koźlarzy grobowych nazbierać, to śmiało. Macie moje słowo, że nawet nie wykręciłem jednego, ani jednej sztuki nie wykręciłem. Także wszystkie te, które wam pokazałem, a nie pokazałem wam wszystkich, zostały tutaj w lesie. I fajna rodzinka, najpewniej borowików, krasnoborowików ceglastoporych. Siatki na trzonie już nie widzę, aczkolwiek starsze już to grzyby. 5 sztuk w jednym miejscu, fajnie to wygląda. Siatki, no nie widziałem na trzonie. Czyli podejrzewam, że krasnoborowik ceglastopory. Dobra, ruszam dalej. Przecinka w takim oto lesie. Wszędzie koźlarze grabowe. Niektóre to wręcz atlasowe. Trochę dzisiaj monotematycznie. No ale są takie śliczne, że chyba też wam się podobają. Zobaczcie. Super. Idę dalej. No i mamy koźlarze w towarzystwie borowików. Zobaczcie. Dwa koźlarze grabowe. Borowik. Usiadkowany. Idziemy dalej. Koźlarz grabowy. Dzień dobry, borowiku. Koźlarz grabowy.
A gdzieś tutaj najładniejszy się czai. Pięknie schowany, majestatyczny w otulinie takich buczyn. Pokaż się Państwu. No prześliczny. Lepszego dnia sobie w lesie nie mogłem wyobrazić. Pod kątem grzybowym. O, zobaczcie. Idę dalej. I wiecie co? To, co teraz za chwilę Wam pokażę, to też przerosło dzisiaj moje najśmielsze oczekiwania. Około 15 borowików usiadkowanych i to pięknych w jednym miejscu. No coś niesamowitego. Ja właśnie na nie patrzę. Zaraz się podzielę tym widokiem z Wami. Masakra. To lecimy, kochani grzybnięci. Zobaczcie, tutaj mamy dwa. Wydaje mi się, że te borowiki utworzyły tak zwany czarci krąg. Tam są kolejne. Bo mówię, z 15 sztuk. No prześliczne. Zobaczcie. Dobra, lecimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, 12, 13, 14 i tam jest 15. No prześliczne, powiedzcie sami. Ja już będę chyba powoli wracał do samochodu. Gdzieś tam w oddali widzę kolejne koźlarze grabowe. Zobaczcie. Ale teraz co Wam coś pokażę. No po prostu mój dzień. Mój dzień to jest mega borowik. Zobaczcie, on już wygląda na kamerze jako duży. Poczekajcie, jakąś skalę zrobimy. O, nie każdy. Każdy ma jakiś tam telefon, ale zobaczcie, po co zrywać? Jakie tutaj dziurki ma on w kapeluszu. Niech się rozsiewa. O, zobaczcie, telefon. No, mam nadzieję, że troszeczkę oddało to jego wielkość, dostojność. No jest przecudowny. Prześliczny. Idziemy dalej. Ja już, kochani grzybnięci, na dzisiaj kończę grzybobranie. No las obdarzył mnie dzisiaj koźlarzami grabowymi w hurtowych ilościach. Podejrzewam, że było ich około 400. Naprawdę. Jakby zebrać tak wszystkie i te, które widziałem Wam nagrać, to ten film pewnie z godzinę by trwał. Cieszę się, bo jak nie miałem koźlarzy, ze skrajności w skrajność. Tak mi dopierdzielono tymi koźlarzami, tak, że jestem zadowolony. No, dzisiaj urodziny, imieniny, także Lesie kochany, dziękuję za wspaniały prezent. Jestem przeszczęśliwy. A my co? Widzimy się na kolejnych filmach. Za półtorej tygodnia zmieniam województwo, będę odpoczywał na Warmii i tam skoczę do lasów. Może uda się też jakiś materiał dla Was stamtąd zrobić. A ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!